Witam wszystkich gronów pedagogicznych uczniów. Jesteśmy w auli naszego płockiego liceum ogólnokształcącego. I realizujemy jedną ze scen pierwszego odcinka Pod powierzchnią serialu TVN. Scenę opowiadającą o inauguracji roku szkolnego. Generalnie mam tak, że jak wchodzę do szkoły, to raczej mam taki ścisk w żołądku, że cieszę się, że to się już skończyło. Zupełnie inne mam z podstawówki, zupełnie inne z liceum. No, z liceum to jest zdecydowanie bardziej towarzyskie, natomiast im bardziej starsza, tym większy ścisk w żołądku na temat nauki, ocen i tych obowiązków. Ja mam bardzo miłe wspomnienia ze szkoły, jakoś tak sobie wymyśliłem w liceum szkołę teatralną, jeszcze nie wiedząc, czym to się je, nie wiedząc kompletnie, jak to się skończy, czy będzie mi dane uprawiać ten zawód. I właśnie pamiętam taką scenkę u mnie w liceum w Sosnowcu, gdzie pierwsze te fruwania artystyczne się zaczynały. Oprócz zdobywania wiedzy, dla mnie bardzo ciekawym było spotykanie tak jakichś ukształtowanych już ludzi, w postaci na przykład nauczycieli, i gdzieś tam obserwacja ich. Ja kończyłem technikum weterynaryjne w Nowym Targu w latach, koniec lat 80. No ale tamte lata bardzo dobrze wspominam. To było technikum pięcioletnie, które było prowadzone przez dobrych, znakomitych pedagogów jeszcze starej lwowskiej szkoły. Ale też ja byłem zaangażowany mocno sportowo. Wtedy w tej szkole grałem bardzo intensywnie w koszykówkę, uprawiałem lekkoatletykę, więc te moje doświadczenia szkolne były przedzielane też bardzo silnie ruchem i taką ucieczką na zewnątrz też trochę.